tam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym. Wielkopłeć, wspaniały, Macrobotus opercularis. To jest gatunek najdawniej hodowany w akwariach, ale w dalszym ciągu stracił swoją popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. To jest pierwszy gatunek ryb, który ja jako nastolatek rozmnożyłem w latach 70., nie licząc oczywiście rybek żyworodnych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Wielkopłetki wspaniale pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Chin, Tajwanu, Wietnamu, Laosu, Kambodży i Korei. Zamieszkują płytkie, wolno płynące rzeki i strumienie, mokradle, bawina, kanały irygacyjne i zarośnięte jeziora z gęstą roślinnością. Po raz pierwszy gatunek opisał Karol Linem w 1758 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ tak samo jak i gurami dwuplamistym, jest niewymagającym i bardzo wytrzymałym. I właśnie dlatego może być doskonałym kandydatem na pierwszą rybkę akwariową. Wielkopłetwy wspaniale, jak i wszystkie guramiowate, wyposażone w pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Wielkopłetwy wspaniale należą do rodziny guramiowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach. Chociaż lepiej trzymać w tak zwanych haremach, składających się z jednego samca i z dwóch, trzech samiczek. Tak samo jak i bojowniki dorosłe, samce wielkopłetwów wspaniałych są agresywne, ale tylko do innych samców własnego gatunku. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 60 litrów. Samce dorastają do 10 cm, a samiczki do 8-9 cm. Płodność osiągają w wieku od 6 do 7 miesięcy, żyją od 5 do 6 lat. Wielkopłetwy wspaniale mają owalne, wydłużone, masywne ciało z naprzemian pomarańczowymi, czerwonymi i niebiesko-zielonymi pionowymi pręgami. Płetwa ogonowa z wydłużonymi, skrajnymi promieniami, a płetwy grzbietowo-odbytowe duże i spiczaste. Płetwy perściowe przetracą na krótkie wąsiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest bardzo łatwe. Samce są większe, bardziej wybarwione, mają grube wargi i wydłużone płetwy grzbietowo-odbytowe. Wielkopłetwy wspaniale preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. Potrzebna jest filtracja, aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody: temperatura 16-26, pH od 6 do 8, GH od 5 do 19. W naturalnym środowisku rybki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemiem. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Rybek można trzymać wraz z innymi guramowatymi, mieczykami, molinezami, malymi pielęgnicami, kiriskami, glonojadami. Nie polecam się natomiast trzymać wraz z neonami, głupikami, kardynalkami, wielonkami, rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami i pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie wielkopłetwów wspaniałych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarła w ogólnym akwarium. Bodźcem do tarła służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w podzielnym akwarium. Z
Zbiornik tarleskowy powinien mieć około 25 litrów. Do akwarium wrzucamy drobnolistne rośliny pływające, potrzebne samcu przy budowie pienistego gniazda oraz zapewnią samiczkę schronienie po tarle, gdy samiec zacznie odpędzać od gniazda. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15 cm. Przed planowanym tarlem rodziców obficie karmimy przez około 2 tygodnie żywymi lub mrożonymi pokarmami. Do zbiornika tarliskowego przenosimy samca, a jak zauważymy na powierzchni gniazdo z piany, wrzucamy samiczkę. Po zakończeniu budowy gniazda samiec przestaje ścigać samiczkę. Tarlo odbywa się pod gniazdem w pozycji pionowej. Samec obejmuje ciałem samiczkę, ustawiając się pod nią. Manewrując pletwami perściowymi, obraca się wraz z samiczką tak, że samiczka leży do góry brzuszkiem pod gniazdem, jednocześnie wyciskając ikrę, która unosi się w kierunku gniazda. Opadające jajeczka samec skrupulatnie zbiera w piszczek i przynosi do gniazda. Cały proces powtarza się kilkukrotnie. Podczas tarla samica składa około 500 jaj. Po tarle samiczkę przenosimy do innego zbiornika. Samca natomiast zostawiamy w tarlisku do wylęgu, który następuje po około 24 godzinach. Jak na rybek zacznie pływać, samca również przenosimy do innego zbiornika. Poziom wody obniżamy do około 10 cm, a do tarliska z narybkiem wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku, tym samym czyszczą wodę. Narybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Narybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 6-7 dniach można już karmić artemią. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle podmiany wody. Zachęcam do obejrzenia filmiku obowiązku akwarysty sprzątanie, w którym pokazuję, jak ja robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.